Zacznę może nietuzinkowo, murem za polskim mundurem. Dzisiaj zostaliście młodszymi kapitanami, oficerami Państwowej Straży Pożarnej, a to nie tylko wyróżnienie i owoc Waszej wieloletniej służby i pracy, ale to też jest wielkie wyzwanie. To honor, to ojczyzna, a jak wiecie, dzisiaj stajemy w różnych miejscach i walczymy nie tylko z żywiołami, ale też z przeciwnościami losu i innymi zdarzeniami. Jesteśmy w szpitalach, przy szpitalach, jesteśmy w bankach tlenu, ale też od niedawna jesteśmy na granicy. Mocno wspieramy naszych przyjaciół z innych służb. Gorąco pozdrawiam naszych strażaków ochotniczych Straży Pożarnej, z Państwowej Straży Pożarnej, którzy wspierają działania polskiej policji, Wojska Polskiego i Straży Granicznej. To jest ukoronowanie waszej kariery, ale to początek kolejnej ścieżki. Wszystko przed Wami. Ja pamiętam swoje pierwsze dni jako oficera i życzę Wam, żeby Wasza kariera się rozwijała jak najlepiej, żebyście byli zadowoleni ze służby, żebyście nigdy nie zwątpili w to, że to było to, co najlepsze w życiu zrobiliście, czyli wybór dostania funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej. Życzę Wam dużo zdrowia w tych niełatwych czasach. Życzę Wam też tego, żebyście w rodzinie mieli jak najlepsze relacje, żebyście byli z żonami, z mężami, swoimi najbliższymi jak najbliżej, bo życie rodzinne to jest bardzo ważna sprawa. Dbajcie o te relacje, jak w domu jest wszystko poukładane, to i w pracy wszystko dobrze funkcjonuje i w służbie. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję i niech Święty Florian Was prowadzi. Bóg zapłać, wszystkiego dobrego.